Magda, już? Nie, czekaj, poczekaj. Teraz się to staram się im zapewnić w pigułce takie różne doznania, które powodują, że oni się po prostu otwierają, odkrywają swoje możliwości, a potem po tym obozie podejmują różne fajne swoje własne zadania i mają odwagę realizować swoje marzenia. I wydaje mi się, ten obóz na pewno i do tego po pierwsze no, inspiruje, jak i dodaje odwagi. Jest wielka potrzeba aktywizowania osób niepełnosprawnych, młodych osób, pokazywania, że życie, to, że porusza się na co dzień na wózku, wcale nie musi odbierać nadziei na aktywne życie. Proponujemy formułę sprawdzoną. Od wielu lat właśnie tutaj w Wągrowcu organizujemy turnusy rehabilitacyjne, aktywnej rehabilitacji z programem sportowym, z programem uspołeczniającym, z programem, które otwierają młodych niepełnosprawnych na lepsze, ciekawsze życie. Ludzi tu się traktuje jako partnerów, a nawet więcej. Daje im się poszczególne wyzwania i się okazuje, że pomimo takiego przestrachu, lęku, że to się może nie udać, to jest niemożliwe, żeby osoba niepełnosprawna jeździła na przykład na nartach wodnych, okazuje się, że to wszystko się udaje. Oni przełamują własne bariery, a potem w życiu inne również mają odwagę podejmować wyzwania, jak i również się realizować. Najtrudniejszym elementem jest samo wystartowanie i to z reguły sprawia najwięcej kłopotów, ale no, z czasem wiadomo, dużo prób i można dojść do jakiegoś tam poziomu. Na co dzień człowiek w mojej sytuacji nie ma możliwości jakby spotkać się z tego typu formą aktywnego wypoczynku i tutaj naprawdę można pokazać, że dużo można potrafić, dużo można zrobić.